Wykryto odpalenie broni atomowej. Uszanowanku, witam was wszystkich bardzo serdecznie. To jest coś nietypowego na moim kanale, bo od 4 czy od 5 dni jest dostępna wersja Heroes of the Storm 2.0, gry Heroes of the Storm, zapomniałem powiedzieć. I zauważyłem, że na polskim YouTubie nie ma żadnego filmu odnośnie chociażby samego wyjaśnienia, co to zmieni. Zmieni to bardzo wiele, czy w gameplayu, czy w sposobie zdobywania pewnych elementów ozdobnych. Fajnie, że uderzyłem ręką o klawiaturę. Mniejsza, nie będę robił żadnych cięć, nie będziemy się w to bawić. Najpierw, w tym odcinku pierwszym, wyjaśnimy, jak to wygląda na stronie. Jest to dość istotne z jednego względu, bo zanim jakby pokażę wam to wszystko w grze, warto wiedzieć, jak to wygląda na papierze. Tu jest wszystko super opisane, zresztą link do strony oficjalnej Heroes of the Storm dam wam w opisie. No to zacznijmy od tego, że podróż bohaterów nigdy się nie kończy. Na czym to polega? Że poprzednio mieliśmy maksymalny level 40, teraz nam się to zmienia na level nielimitowany. A jak to się zdobywa ten level? Teraz nie zdobywamy levelu tak jak poprzednio, że osobno leciał na konto, osobno leciał na bohatera. Teraz level konta jest jakby równoznaczny z levelem, jaki posiadamy, sumę leveli bohaterów. Czyli jeśli miałem 5 level na Lucio, 5 level na, nie wiem, Kerrigan, 5 level na Raynorze, to razem mamy 15 level konta. Jeśli miałem na przykład 15 na Lucio, 15 na Kerrigan, 15 na Raynorze, 15 na Diablo, daje nam to 60 leveli i jest to 60 level konta. I w ten sposób sprawili, że jest to nielimitowana ilość leveli. Jak to wygląda w grze? System jest dość podobny, jak nie identyczny, jak w Overwatchu, też gry Blizzarda. Otóż zdobywacie level od pierwszego tutaj bodajże do 90, tak? Nie, do setnego, czyli tak samo jak w Overwatchu. Z tym, że tak jak w Overwatchu, co tutaj widzicie, 20, 25 nawet piszą, leveli zmienia się złożoność tej ramki naszej. Widzicie, jak to wygląda, nie? Tutaj 10 to jest prosta, 30 już ma jakieś coś tam więcej, 50 ma jakieś takie ozdoby większe, 70 to samo, a 90 to już w ogóle. A jak to się ma do Overwatcha? Ano dlatego wspomniałem o Overwatchu, że to wygląda identycznie, w sensie pierwsza gwiazdka dostaniemy po wbiciu 100 leveli, dwie jakby gwiazdeczki po 200 levelu, 3 po 300, 400 i 500 level. Później to się zmienia w kolory, tak? Jak tutaj dobrze widzę. Czyli tak samo jak jest w Overwatchu, z tym, że bardzo mało osób ma inną ramkę niż brązową. A tutaj to będzie raczej szybciej się zdobywało, także widzicie, że tutaj jest akurat pokazane do 500, nie, to jest 500, to jest akurat level 2500, ten żółty, czy złoty, jeśli w ten sposób to będzie szło, także no, naprawdę spora zmiana. Punkty doświadczenia bohaterów, jak to będzie wyglądało, że nie wiem, czy pamiętacie, tu chyba tego wykresu nie ma, mniejsza, że level zdobywało się, pierwsze 3 levele bohatera zdobywało się bardzo szybko. Nieraz nawet w pierwszym meczu wygranym z IP Boostem, znaczy nie z IP Boostem, tylko z pierwszym zwycięstwem dnia, dało się wbić 3 level do bohaterze. A teraz jest to nieco zmienione. Otóż wygląda to, to jeszcze nie jest ważne, wygląda to mniej więcej w ten sposób, że jakby pierwsze 10 leveli bohatera idzie jakby, nie wiem jak to nazwać, procentowo, w sensie 25% poprzedniego więcej się dodaje, czyli jeśli potrzebowaliśmy 1000 PD, do następnego levelu trzeba 1250, potem 1000, nie byłem dobry z matmy, ale 25% 1250, tam nie wiem, 350, 300, mniejsza. I to się tak dodaje, tak się skaluje do 10 levelu. Od 10 levelu idzie to nam już równo, czyli tak samo jak jest w Overwatchu, od 1 do 20 levelu zwiększa się tam o na przykład chyba 500 punktów i staje na 20 tysiącach punktów. Tak jest w Overwatchu, tutaj jest troszeczkę inaczej,
łatwiej. I co tu się zmieni? Bo generalnie jak zmiany zostaną wprowadzone, nasze konta się nie zerują. Nasz progres, nasz postęp na koncie zostaje i teraz jeśli bohater, którym graliśmy, miał 10 level, to już miał tą złotą obwódkę, awansował na poziom 15, czyli dostajemy 15 skrzynek za darmo. Jeśli mieli 20 level, czyli najwyższy, awansują tym bohaterem na 55 level, czyli widzicie, że wbicie 20 levela było czymś strasznym, a tutaj widzicie, że w nowym systemie ten sam level, jakby 20 z poprzedniego systemu, będzie levelem 55, co sprawia, że naprawdę, naprawdę to daleko zajdzie. I tutaj tak samo, że poziom progresu nie spadnie, w sensie jeśli byliście w połowie do następnego levelu, to i tak czy siak będziecie w połowie do następnego levelu w nowym systemie. I tyle w temacie, to jest bardzo, bardzo proste, także łatwiej będzie się levelować. A teraz, co przychodzi nam za levelowanie? Otóż, za levelowanie dostajemy skrzynki. Nie przypomina wam to znowu Overwatcha? Bo mi jak najbardziej. Z tym, że tutaj skrzynki nieco się różnią, bo są żytki. Są skrzynki zwykłe z łupami, skrzynki rzadkie i epickie skrzynki z łupami, a dochodzą jeszcze skrzynki bohaterskie, o czym chyba będzie niżej, mniejsza. Skrzynkę otrzymujemy za każdy level. Za każdy level, z tym, że co 10 leveli na jakimś bohaterze jest właśnie skrzynka bohaterska, która daje nam element skina, czy element na przykład spraya do postaci, którą ten 10 level wbiliśmy. Czyli jeśli grałem Lucio, super przykład akurat dla mnie, Lucio, to na 10 levelu jego dostaniemy skrzynkę bohaterską z przedmiotem dla Lucio. I potem na 20, 30, 40 i tak do samego końca, którego zresztą nie ma. Tu właśnie jest napisane, że każde 10 jest ta skrzynka bohaterska. I teraz w jaki sposób wypadają nam skrzynki? Zwykła, jak mówiłem, co poziom, rzadka co 5 poziomów gracza, a epicka co 25 poziomów gracza, czyli na 100 leveli rzadkich dostaniemy 20, epickich tylko 4. Trudno, ale to i tak jest spoko, bo jak już mówiłem, poziomy gracza, a poziom gracza liczy się poziom gracza inaczej, jest to suma leveli wszystkich bohaterów, więc to naprawdę będzie szło bardzo, bardzo szybko. Na pewno do 200 levelu, przynajmniej ja tak uważam. Ozdobne elementy. To jest kolejna rzecz, tym razem jest to takie dodanie jakby... o tym wyskoczył Steam, no nieźle. Dodanie jakby dwóch płaszczyzn, StarCraft i właśnie znów Overwatch. Dlaczego? Bo mamy różne emotikony, awatary, co to niżej... Nieważne. Emotikony, awatary, graffiti, co też już się pokazało w StarCraftie kiedyś tam, sztandary, no też jakieś są tam ozdobne elementy w StarCraftie i komentatorzy, które też są w StarCraftie. Ja mam osobiście nowe w StarCraftie, ale to nie jest istotne. To też wypada ze skrzynek. Lub można to kupić w sklepie, ale mniejsza. Załóżmy, że wypada to ze skrzynek. Komentator to tak jak w StarCraftie osoba, która komentuje nam to, co się dzieje, głosem wybranej postaci. W tym przypadku jest chyba Abatur. Słuchajcie. O! Walka nieuchronna. Zalecane przygotowanie. No właśnie, wygląda to mniej więcej w ten sposób. A kwestie to tak samo jak w Overwatchu jest, wybieramy sobie, co bohater jakiś tam powie. Zmniejszymy do połowy, bo jest głośno. Uwaga! Eksterminacja zakończona. No właśnie, w ten sposób to wygląda. Sztandary pojawiają się po przejęciu obozów lub fortów i tych drugich, forty i twierdze chyba, tak? Fortów i twierdz. Wbija się sztandar, w zależności chyba jaki gracz przejął lub zniszczył, jego sztandar zostanie wbity. Graffiti pod literką T wciska się i na mapie na ziemi wyświetlane jest nasze graffiti. Użycie jest nieograniczone, chyba co 5 sekund można, żeby nie spamować tym, z tym, że poprzednie znika. Emotikony, to jest tak samo jak w StarCraftie, mnóstwo ich jest. Podczas pisania przy czacie można ich używać. Portrety, no musieli troszeczkę więcej dodać ciekawszych, żeby to jakoś zmienić. I odłamki, właśnie odłamki to jest jedna z trzech walut w grze. Czym się one różni? Odłamki są tylko i wyłącznie do kupowania skinów, emotek, portretów, kwestii, sztandarów, graffiti i komentatorów. To jest taka waluta dodatkowa, która wypada nam z otwarcia skrzynek i za duplikaty, czyli ten sam system co w Overwatchu. Co my tutaj mamy?
Inny będzie sklep, ale ja wam sklep pokażę osobno w innym materiale z gry. Zmieniony profil nagrody za postępy. To jest tak samo jak... To jest akurat system dla nowych graczy, tak po prostu. I właśnie też co 25 poziomów widzę, można zdobywać te klejnoty, więc klejnoty wypadają. Aha, to nie są te klejnoty, co ja gadam, tamto są odłamki, to są klejnoty. Klejnoty to jest druga waluta, za którą kupujemy jakby poza wszystkim bohaterów i skiny. Klejnoty to jest waluta, tak jak była poprzednio, były eurosy, euro za zakupy, tak teraz klejnoty są jakby walutą premium, z tym, że idzie ją zdobyć. Co 25 leveli lub za specjalne wydarzenia, co tutaj nie jest napisane, a ja już kilka zdobyłem, więc tak to wygląda. Tutaj jest pokazane, co nam daje do 20 poziomu awanse. Czyli tak jak poprzednio, bohaterowie z rotacji, klejnoty poziom 5 nam da, więc to już spoko. Stymulator na 7 dni, miejsca do bohaterów z rotacji, no i potem każdy awans, jak już mówiłem, zwykła skrzynka z łupami, co 5 poziomów rzadka skrzynka, co 25 epicka skrzynka, plus 150 klejnotów, co też jest spoko. Awans bohatera. Na 5 poziomie dostajemy portret bohaterski, na 15 portret mistrzowski, czyli ten chyba ze złotą obwolutką. I co każde 5 poziomów 500 zł, co 10, jedna bohaterska skrzynka z łupami, co już też o tym mówiłem. Wygląd profilu, to nam daje taką kustomizację, troszeczkę inną. To nie jest nic ciekawego. No i tu jest właśnie o tym, co mówiłem, 3 waluty w grze. Pierwszą jest złoto, złoto jest podstawowe. Złoto dostajemy za wykonywanie zadań i rozgrywanie bójek i za złoto kupujemy wyłącznie bohaterów. Lub, to jest ciekawe, możemy zmiksować zawartość, zrolować, czyli wymienić zawartość skrzynki. Im więcej będziemy wymieniać jedną skrzynkę, zawartość tej skrzynki, tym cena kolejnego rola, kolejnej wymiany jest większa. Kolejną walutą są klejnoty, jest to waluta premium, można ją kupić, jak już mówiłem, lub zdobyć za określone kamienie milowe w grze. Na co można wydawać? Na wszystko. Stymulatory, skrzynki jakieś tam z łupami, bohaterów, skiny chyba też, lub elementy, cokolwiek. I ostatnia rzecz to jest odłamki, to są odłamki, one właśnie, jak już mówiłem, lecą również za jakieś tam zadania, jakieś tam pierdoły, lecą głównie ze skrzynek, albo jako forma, jako klejnot wypadnie ze skrzynki, albo jeśli już coś posiadamy jako duplikat, to też dostaniemy odpowiednią ilość, chyba 25% wartości przedmiotu, jeśli, nie wiem, mount kosztuje 20 klejnotów, to dostaniemy tylko 5. To jest taki sam system jak w Overwatchu, jak już mówiłem. Zyski, co to jest? To jest dla nowych graczy, że szybciej będą zdobywać, to nas nie interesuje, bo to już omawiałem, co to nam daje i co. I to wszystko. A, i jeszcze dla ciekawskich zaraz pokażę, jak zdobyć tą wersję, bo to nie jest trudne, naprawdę. A w tym momencie dziękuję wam za uwagę i buch, przeskakujemy do kolejnej sceny. Uszanowanko, witam was ponownie w tym drugim, jakby drugiej części filmiku. Tutaj miałem pokazać, jak zdobyć wersję beta Heroes of the, wersję beta Heroes of the Storm 2.0. Otóż, jak klikniecie sobie tutaj po lewej, macie tutaj ikonki, chyba że macie inaczej. W każdym razie wchodzicie na Heroes of the Storm i tutaj macie takie do zmiany regionu. I jak jesteście z Europy, a jesteście, wybracie Europa, ale to macie wtedy wersję gry zwykłą, czyli zwykły Heroes of the Storm. Jeśli chcecie Heroes of the Storm 2.0 beta, po prostu wybieracie opcję Heroes 2.0, ona wam się pobierze od nowa, waży 6 giga. Niedużo, w każdym razie chwila, moment, 5 minut się ściągnęło i po prostu klikacie graj. I co? I tyle w tym temacie. Także dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że jakkolwiek to wyjaśniłem. Wszystkie linki potrzebne będą w opisie. A teraz się z wami pożegnam, także dziękuję bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia już w grze w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć. Siemasz, słuchaj, mam ważną sprawę. Jeśli podobał ci się materiał, to daj suba. Aby być na bieżąco, wciśnij taki dzwoneczek, a potem zaznacz opcję, że chcesz otrzymywać powiadomienia. To dość istotne, ponieważ YouTube nie wyświetla moich filmików. Jeśli zaś uważasz, że materiał był godny uwagi, to daj łapkę w górę i napisz coś miłego. Przytulam ci serduszko.